Pierwsza warstwa musi być grubsza. Drewno, węgiel, piasek, papier. Muszą być ciaśniej. Więcej ziemi i rudy. Co to za bałagan? Robisz ciasto z ziemi, czy co? Gdzie te ciasto widzisz? To bloki z Minecrafta. Znudziłem się graniem, więc przeniosłam grę tutaj. Ciekawe, ale może uda nam się zrobić to samo bez bałaganu? Nowy projekt? Cały poziom. Postać z Minecrafta i nagroda po jego ukończeniu. I to na serio? Serio, serio. Cześć widzowie! Przygotowałam już to i owo i ozdobiłam w stylu Minecrafta. Coś ty narobiła! O, cześć widzowie! Co się stało, Sami? Ozdobiłaś wszystko beze mnie! Spokojnie, przed nami mnóstwo ozdabiania. Aha, możesz zaczynać! Ale jak mam zacząć, skoro nawet nie wiem co? Ups, zapomniałam. To będzie Minecraftowy labirynt. Że co? Ale ekstra! Zrobisz części na przeszkody? Oczywiście, Suzy! Mówiłaś coś o jakiejś postaci? To tajemnica. Im wcześniej zrobisz główną część, tym wcześniej się dowiesz. Już idę! Okej, Sam chyba niczego nie słyszy, to wam powiem. Głównym bohaterem będzie... jeden z naszych pupilków. Lubimy robić im nowe rzeczy. Nie martwcie się, dobrze się nimi opiekujemy. Labirynt jest w stylu Minecrafta, więc oczywiście będzie kwadratem. Przyklejmy kilka dodatkowych bloków. Dodajmy kilka zewnętrznych ścian, żeby się lepiej trzymał. Narysowałam, gdzie będą stały przeszkody. Więcej przeszkód? Już robię! Wiem, że mogę na tobie polegać. Więc podstawa gotowa. Zewnętrzna część będzie miała schodki o różnej wysokości i stopniu trudności. Myślę, że tym tajemniczym bohaterem będzie jeden z naszych pupili. Tak, właśnie chciałam opowiedzieć, jak będzie przebiegać trasa. Zamieniam się w słuch. Urządzę casting zwierzakom. Nasza postać zacznie tutaj, a potem pójdzie w górę. A tam będzie czekał nasz labirynt. Interesujące. Potem pójdzie w dół, wzdłuż ściany i do środka. Tam będą przeszkody i nagroda. Czaję, nasza postać powinna być bardzo mądra i zdolna. Będzie przed nią mnóstwo wyzwań. To chyba zadanie dla któregoś chomika. Owszem, zaczynam casting. Dobra, ja zrobię labirynt na dachu. Mam nadzieję, że Sam zajmie się schodami, ścianą i castingiem do naszego labiryntu. Wróćmy do klejenia bloków. Tu będzie start. Wiecie, że labirynty ogrodowe stały się bardzo popularne? Służą do rehabilitacji pacjentów szpitalnych. I lekarze w nich odpoczywają po całym dniu ciężkiej pracy. Można powiedzieć, że nasz labirynt też będzie taką swoistą terapią dla chomika. Trochę mu zazdroszczę. Houston, mamy problem! Jak mnie nazwałeś? Chrumek i Chrumka dobrze biegają. A Indirek i Dymeczka szybciej znajdują ukryte smakołyki. Krz, Houston do Sama. Wykonać więcej testów. Przypomnienie o zrobieniu części z tektury. Przejąłem. Mam mnóstwo pracy. Bez odbioru! Rety kotlety, ta budowa mnie wykończy. Jak ci idzie? Jak możesz pić teraz herbatę? Zrobiłam sobie przerwę. Świetna robota, bardzo ładne schodki. W dodatku mamy zwycięzcę castingu. Kto to taki? Imbirek, inteligentna i gibka bestia z niego. Świetny wybór, będzie sławny. Chciałabym go zobaczyć w akcji. Pójdę go przygotować na tę chwilę. Dobrze, ja dodam nieco kleju do schodków. Łatwiej będzie po nich wchodzić. Myślę, że powinnam przyspieszyć. Hop, świetnie! Teraz możemy przejść do drabiny i zewnętrznych ścian. Swoją drogą chomiki lubią labirynty. Dzikie chomiki budują skomplikowane norki, żeby lepiej ukryć jedzonko, chyba. I są bardzo aktywne. W jeden dzień pokonują od 6 do 12 kilometrów. Dlatego w klatkach zawsze są kołowrotki. Sami znowu pieczesz ciasto z ziemi? Nie, trenowałam imbirka. Chyba tego nie lubi. Musiałam coś wymyślić. Czyli ciężkie negocjacje. Oj, tak. Labirynt wygląda coraz lepiej. Na pewno się spodoba imbirkowi. Mam nadzieję. Możesz mu powiedzieć o labiryncie. Jeszcze za wcześnie. To powinna być niespodzianka.
Skoro tak mówisz... A właśnie, mam kolejne zadanie dla ciebie. Jeszcze jedno? Nie marudź, to proste zadanie. Zrób skrzynię na smakołyki dla imbirka. Trudno o lepszą motywację. Dodajmy kilka detali. Labirynt będzie jeszcze ciekawszy. Najpierw robimy wiszący most. To proste. Musimy przykleić patyczki po lodach do kawałków liny. Mam nadzieję, że spodoba się imbirkowi. Zrobione. To było ważne pytanie. Słucham cię sam. Nie wiem, co wybrać dla imbirka. Jabłko, marchewka, papryka. Wszystko mu smakuje. Ucieszy się z każdego smakołyku. Zgadzacie się? Przy okazji subskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek. Dzięki temu szybciej dowiecie się o nowych filmikach na naszym kanale. Jeszcze nie wiem, co mu przygotować. A co to? Wyzwanie niespodzianka. W każdej kopalni jest wózek. To nie wygląda jak wózek. Bo to szyny i są gotowe. Na nich będzie wózek. A oto i on. A, rozumiem. Zgadnij, o czym pomyślałem. Nie wiem. Mine to kopalnia po angielsku, a craft to rękodzieło. Nasz labirynt to ręcznie robiony Minecraft. Twoja logika czasami mnie powala. No to dokończmy naszego Minecrafta. Pozostaje przykleić górny labirynt. I tyle? Czegoś brakuje? Detali, że też muszę ci o wszystkim przypominać. Ale że co? To! A, no tak. Dobra robota, postawmy to na miejscu. Przeszkody są fajne, ale przyda się kilka zabawek. Ciekawe, czy imbirek będzie się nimi bawił. I nagroda dla zwycięzcy. Na pewno zajmie pierwsze miejsce. Będę go dopingował. Przed nim niełatwe zadanie. Powodzenia. Stwierdziłem, że nie zdradzę, co jest... Patrz, kogo znalazłam. Gwiazda naszego filmiku. To niesprawiedliwe. Ja jestem gwiazdą. Dobra, gwiazda drugiego planu. Lepiej? Znacznie lepiej. Ale imbirek też jest świetny. Zaczynamy? Tak, gotowi do startu. Start! Wow, patrzcie, jakie gibki. Teraz moja ulubiona część ze schodkami. Dalej, imbirek! Co się stało? Coś nie tak? Utknąłeś? Nie, nie w tę stronę! Już sobie poradził. Jeszcze trochę, dasz radę. Su, zbliża się do twojego mostu! Chyba mu nie ufa. W porządku, nie musisz się go bać. Chyba się przemógł. Przeszedł go! Teraz idziemy w górę! Wygląda jak jakiś wąż! Niezłe ruchy, imbirek! Czemu się zatrzymałeś? Spokojnie, idzie dalej. Dalej, imbirek, dasz sobie radę! I do labiryntu! Ciekawe, jak sobie z nim poradzi. Ja uważam, że gładko. Uważaj, ta skrzynka może być niebezpieczna. Oj tam, to żaden problem dla niego. Chyba mu się spodobała. Świetnie ci idzie, imbirku. Meta coraz bliżej. Tak, tylko bądź ostrożny. Jak już mówiłam, prawdziwy z niego akrobata. Nic dodać, nic ująć, Su. Patrz, idzie do wózka. To najciekawsza część labiryntu. Rety, kotlety! Jedziemy! Już prawie, już za chwilę! Nagroda czeka na ciebie! Kolejne gibkie ruchy. Dalej, imbirek. Prawdziwy zawodnik z ciebie. Hurra, doszedł do kopalni.
Ciekawe, jak szybko znajdzie nagrodę. Ściany go bardziej interesują. Nie jesteś głodny, Imbirku? Nie w tę stronę. Musisz iść do skrzynki. Ups, ten blok nie wytrzymał potęgi chomika. Co za zawód, a tak się starałem. Myślę, że za chwilę znajdzie skrzynkę. Czas na nagrodę. Otwieraj śmiało. Zuch, chłopak. A nagrodą jest jabłko. Kwadratowe oczywiście. Pomyślałeś o każdym szczególe. No pewnie. Podobało wam się? Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. I kliknijcie dzwoneczek. Widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa.